Jak pewnie pamiętacie, znak A7, znak ustąp pierwszeństwa, powinien być ustawiony w odległości do 25 metrów od skrzyżowania w terenie zabudowanym, czy bardziej na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km na godzinę. Natomiast zwróćcie uwagę, jaka tutaj duża jest odległość. Po drodze mamy przejście dla pieszych, czy kawał drogi, dojeżdżamy. Może przez to, że ten znak jest oddalony tak daleko od przejścia, kierujący jadący za nami tak nerwowo w pewnym momencie zareagował. Tam z tyłu. A czemu? No to tak, książ. A ci, jak wiadomo, przepisy znają doskonale. Są perfekcjonistami w prowadzeniu pojazdów i znajomości przepisów ruchu drogowego, wobec czego sygnałem dźwiękowym dał nam znać, że wobec tak daleko ustawionego znaku ustąp pierwszeństwa, my byliśmy z prawej dla pojazdów z lewej strony. Czyli my mieliśmy pierwszeństwo, wjeżdżając do ronda.